Dzień dobry, dzień dobry. Gość OX.pl, pani Katarzyna Dendys-Kosecka, czyli nowa dyrektor teatru w Cieszynie imienia Adama Mickiewicza. Dzień dobry, bardzo mi miło. Mnie również. To co, od remontu zaczynamy, czy od repertuaru? Najlepiej byłoby od remontu, ponieważ mamy tutaj 110 lat wspaniałej historii do najczulszego zaopiekowania się, tak? Teatr nie był remontowany od 43 lat, jego ostatni remont zakończył się w 1980 roku i jest ogromna i pilna potrzeba, żeby odrestaurować go nie tylko wizualnie, ale poprawić technikę sceny, zająć się sztukaterią, dostosować go do obecnych przepisów, do obecnych wymagań. Jest to budynek użyteczności publicznej, więc 43 lata bez remontu to jest troszkę za dużo. Jest to wyzwanie na pewno. Jest to wyzwanie, wydaje mi się, godne mitologicznych herosów. No to właściwa osoba na właściwym miejscu. No nie sądzę, ponieważ remont to będzie zespołowa praca. Tutaj dyrektor jest tylko jednym maleńkim ogniwem z całego sztabu, tak? Kluczowa jest tutaj rola konserwatorów zabytku, całej ekipy budowlanej, architektów. Przede wszystkim kluczowa rola jest miasta Cieszyn, więc to jest na pewno sztab ludzi, który będzie prowadził ten remont. Jesteście po rozmowach i w jakimś kierunku zmierzacie? Cały czas trwają rozmowy dotyczące remontu tego teatru. Cały czas spotykamy się z fantastycznymi ludźmi, którzy mają duże doświadczenie w remontowaniu zabytków tej rangi. Jesteśmy w ciągłym kontakcie z konserwatorem zabytków, z architektami, z budowlańcami, z działem inwestycyjnym miasta, z panią burmistrz przede wszystkim. I prowadzimy to w bardzo wolny sposób, ponieważ teatr nie ma żadnej dokumentacji. Podstawą będzie tutaj stworzenie przede wszystkim dokumentacji. W tej chwili miasto pozyskało dodatkowe środki na remont i wymianę kilku okien. Konserwator zabytków przydzielił nam dofinansowanie do pierwszej dokumentacji, ale cały proces stworzenia tego wszystkiego, czyli badań konstrukcyjnych, badań stratygraficznych, badań odkrywkowych, całej analizy i ekspertyzy, z PEPOŻ, Sanepid, no to jest, wymaga to ogromnej pracy. To będzie jakieś półtora roku, zanim skompletujemy wszystko, a przede wszystkim finanse, które są ogromne, żeby pokryć koszty tej kompletnej dokumentacji. Bo w momencie, kiedy będzie dokumentacja kompletna, my możemy starać się o kolejne środki, tak? Wiemy dokładnie, jak ma być przeprowadzony remont dachu, staramy się o środki na dach. Jak ma być przeprowadzony remont izolacji fundamentów, staramy się o te środki. Potem będzie kwestia remontu mechaniki sceny, widowni, odmalowania w całości teatru, zrobienia sztukaterii. Wyzwaniem na pewno będzie dostosowanie sceny naszego pięknego teatru do obowiązujących standardów, tak? Zapraszamy tutaj na scenę wybitne przedstawienia teatralne, wspaniałe koncerty, natomiast scenę mamy dosyć ubogą technicznie, więc remont jest okazały, ale ten teatr tego jest godny, wymaga tego i przede wszystkim jest warty inwestycji, ponieważ jest to, tak jak się potocznie mówi, perła Śląska Cieszyńskiego, ale to jest naprawdę wybitny zabytek, który wymaga poświęcenia się wielu ludzi. Ile ta perła kosztuje? O jakich kwotach mówimy? Wstępnie szacowane koszty remontu tego teatru zaczynają się od 60 milionów w górę, więc dopóki nie będziemy mieć dokumentacji, dopóki nie będą stworzone kosztorysy, tego tak naprawdę nie wiemy. Sama dokumentacja stworzenia dla teatru będzie około 1 000 000 złotych, jest szacowana, tak? Także to są na pewno środki, których samo miasto Cieszyn nie ma. I jeżeli nie zdobędziemy tego całego zespołu ludzi z dobrą energią. Z dobrą energią, a przede wszystkim dopóki nie uruchomione zostaną środki tak naprawdę bardzo poważne, to samo miasto na pewno tego nie uniesie. No niestety to jest zbyt wielkie wyzwanie, żeby tak jak te ponad 100 lat temu każdy mógł dołożyć jakiś każdy grosz. Mógł dołożyć, tak? To się już teraz nie uda. A uda się repertuarowe też na pewno w międzyczasie, tak? Bo remont remontem, ale cały czas działa.
Tak, cały czas działamy, otwieramy się przede wszystkim na młodego widza. Już za półtora tygodnia odbędą się pierwsze takie wyjątkowe warsztaty w porozumieniu z Agatą Romaniuk dotyczące Kociej Szajki, ale zaprosiłam do współpracy znakomitych rzemieślników teatralnych z Teatru Lalek Banialuka, aktorów, więc dajemy takie życie młodego człowieka tutaj. Myślę, że energia będzie wspaniała. Zapisała się ogromna ilość dzieci na te wydarzenia. Przyszłościowo chciałabym, żeby swoje miejsce znalazła tutaj młodzież. Planujemy warsztaty pisania sztuk, warsztaty pod sceną, warsztaty teatralne. No to wszystko wymaga czasu, tak? Ułożenia całego repertuaru dla warsztatowego. Taka edukacja teatralna. Tak, edukacja teatralna jest tutaj kluczowa. Wczoraj odbyły się tutaj spotkania z Letnią Szkołą Językową Uniwersytetu Śląskiego. Było tutaj naprawdę dużo młodych ludzi z wielu krajów świata, byli zachwyceni naszym teatrem i mieli też takie podstawowe zajęcia aktorskie, zajęcia przestrzeni. Była to fajna zabawa i to jest potrzebne temu miastu, żeby młodzież traktowała ten teatr jak taki swój trochę kulturalny dom. Do którego będzie często przychodzić. To byłoby super. Co cię zaskoczyło tak najbardziej, tak pozytywnie i negatywnie po objęciu stanowiska? No na pewno zaskoczyła mnie skala potrzeb, jaka tutaj jest, tak? I dużym wyzwaniem są dla mnie te wszystkie narady budowlane. To jest zupełnie inna przestrzeń, w jakiej muszę się odnaleźć, tak? Skala kontaktów rozwija się mi tutaj nie tylko na artystów, ale przede wszystkim ekipy budowlane, architektoniczne, konserwatorskie i to jest wyzwanie, ale jest to bardzo ciekawe wyzwanie. Ja jestem w ogóle przeogromnie dumna, że pani burmistrz wybrała mnie na to stanowisko i jest to tutaj no, takie, myślę, duże pole do popisu. Na pewno nie w drodze jednoosobowej, bo teatr i remont tego budynku to jest silna grupa zespołowa. Teatr w ogóle jest pracą zespołową. Tutaj nigdy nie jest to sukces jednoosobowy. Także myślę, że zbudowanie takiego naprawdę kolektywu ludzi, dobrej woli, dobrej energii, połączenia przede wszystkim... To wszyscy grają do jednej bramki, że tak sobie pozwolę na sportowo. A przede wszystkim kluczowe dla mnie tutaj będzie przyciągnięcie do teatru biznesu, tak, który w sposób takiego zaopiekowania się pod postacią mecenatu będzie tutaj kluczowy. A masz kontakt z panem Łyżbickim? Z panem dyrektorem Andrzejem Łyżbickim? Oczywiście, że tak. Tak, czyli jakoś tam ta współpraca też może być zachowana. Dobrze. To proszę Państwa, zapytam jeszcze na zakończenie o plany i marzenia, ale one chyba wszystkie bazują na teatrze i na tym, co jest tutaj. Ten teatr jest całym moim marzeniem tak naprawdę, więc całą moją energię, całą moją siłę chciałabym zainwestować tutaj w to, w zbudowanie wspaniałego zespołu, którego i tak fundament mamy, tak? Ponieważ w tym teatrze od kilkunastu lat pracują znakomici rzemieślnicy, tak? Od elektryków po techników sceny, po panie, które dbają o jego czystość, po panie, które prowadzą sprzedaż cały czas naszych wydarzeń artystycznych. To jest wspaniała siła tego teatru, tak? Zaczyna się już od pięknego uśmiechu na portierni, a kończy się po panią, która otwiera drzwi i jest bileterem w tym teatrze. Tu jest absolutnie znakomita atmosfera, jest to czarodziejskie miejsce, godne tego, żeby zawalczyć o niego. Poza tym ponad 100 lat temu wymyślono sobie tak, że będzie to przede wszystkim nośnik stylu i dla mnie, ja na to stawiam, że tutaj ten program, nawet jeżeli będzie impresaryjny, to nie będzie program niskich lotów, tak? Tutaj będziemy przede wszystkim stawiać na jakość i styl, czego dowodem jest wprowadzenie w ten cały komercyjny program chociażby koncertów Klasyka nad Olzą, która została tak gorąco przyjęta przez publiczność. Myślę, że każdy zapamięta koncert Rafała Blechacza jako jedno z najciekawszych zjawisk artystycznych w maju, tak, które się odbyło. Teraz 16 września
Na naszej scenie pojawi się znakomity koncert Chopinowski w wykonaniu Kevina Kanera i Symfoniety Krakowi. Poza tą gamą naprawdę fantastycznych wydarzeń artystycznych, które się tutaj będą działy, bo mamy znakomity zalew koncertów. W październiku pojawi się w takim połączeniu wspaniały koncert Włodka Pawlika z zespołem pieśni i tańca Ziemia Cieszyńska. Tak? Tutaj będziemy też starać się łączyć różne zjawiska, ale i zaczynać myśleć produkcyjnie. Jestem po wstępnych rozmowach z panem dyrektorem Kracikiem i jesienią przyszłego roku, jeżeli tylko pozwolą środki, odbędzie się nasza pierwsza wspólna koprodukcja, premiera na tej scenie. To będzie chyba historyczny nawet moment, kiedy po raz pierwszy zespół Teatru Cieszyńskiego Diwadla przy współpracy z Teatrem Adama Mickiewicza będzie tu miał swoją pierwszą premierę. Cóż można rzec, proszę Państwa, przepraszam, że przerwam, ale czas jest ograniczony. Zapraszamy do Cieszyna i do Teatru imienia Adama Mickiewicza. Tak, zapraszamy. Katarzyna Dendys-Kosecka była naszym gościem. Dziękuję bardzo.